Cześć, witajcie. Kolejna ważna kwestia przy budowie, moim zdaniem oczywiście, to dojazd do budowy. Jest mostek zrobiony, przepust. Tutaj akurat w tym roku robili nam drogę. Obrobili nam ten mostek, że tak powiem. No, pociągnęli siatką, klejem. Moim zdaniem to niepotrzebnie, ale tak to wykończyli. Na biało pomalowali ładnie, tu krawężnik nam zrobili. Dosypali kamienia. Także przepust mamy zrobiony już elegancko, później tylko kostka na to przyjdzie, ale dalej do budowy dojazd ważne jest, żeby zrobić, bo czy robimy systemem zleconym, czy systemem gospodarczym, no to do tej budowy jakoś musimy się dojechać, jakoś musimy się do niej dostać, a inwestorzy często o tym nie myślą, w ogóle nie zwracają na to uwagi i później firmy, czy nawet sami inwestorzy jak robią, no to muszą się w tym błocie babrać, bo wiadomo jak jest na budowie ziemia czy piasek i robi się często zimą też, jesienią, gdzie są te warunki naprawdę ciężkie. No i jest po prostu to uciążliwe, bo wszystko brudne, buty brudne, auta brudne i tak dalej, to tylko są nerwy niepotrzebne, a i tak trzeba będzie zrobić dojazd prędzej czy później, także lepiej go zrobić prędzej, bo ułatwi nam to pracę. Wszystkie prace idą sprawniej. Człowiek się tak nie denerwuje, bo i tak nerwów przy budowie jest dużo, także moim zdaniem warto jest od razu o tym pomyśleć. Nie jakiś tam duży nakład, bo wiadomo, że to są też dodatkowe koszty, ale jak jest kopara na budowie, no to warto poświęcić trochę czasu, troszeczkę doinwestować i powiedzieć po prostu, żeby wybrali, żeby wykorytowali nam wjazd. Jak ktoś ma dom z garażem, no to do garażu. Jak ktoś nie ma garażu, to chociaż tak jak będzie mniej więcej planował podwórko utwardzone, no to w tym miejscu wybrać, żeby to utwardzić. Jakiś gruz nawet, ja tutaj wstawię jakieś tam zdjęcia, jak to u nas wyglądało. Gruz przywoziłem też od teścia, od sąsiadów tam, bo kto tam miał jakieś tam odpady po jakiejś tam rozbiórce budynków, czy część coś takiego, czy dachówki, jak zmieniał dach, to przywoziłem, rozbijałem to normalnie młotkiem na drobniejsze frakcje i ubijaliśmy to stopą. I to jest ważne właśnie, żeby jeżeli jest gruz, bo gruz jest najtańszy, żeby stopę wypożyczyć, tą wibracyjną, nie płytę, tylko skoczka, bo to fajnie rozbija cegłówki, takie większe elementy, fajnie nam kruszy i robi się fajna powierzchnia. Teraz tutaj to tak słabo wygląda, bo już jest troszeczkę ziemi nawiezionym, bo ciągnikami się jeździ, to na kołach się tej ziemi nawozi, no ale busy bez problemu wjeżdżają, autem można wjechać, także moim zdaniem warto jest takie coś zrobić. Nie jest duży koszt, a naprawdę usprawnia to pracę. Wiadomo, że cegła nie jest nie wiadomo jakim wspaniałym materiałem do utwardzenia terenu, ale możemy wybrać głębiej. Po prostu jak się normalnie korytuje 20-30 cm pod kostkę, no to możemy wybrać 40-50. Ziemia jest tak chodliwa, że naprawdę jak mamy jej nadmiar, to z chęcią ludzie przyjadą, zabiorą. Ewentualnie często, tak jak u mnie, brakuje tej ziemi, że trzeba ją właśnie dowieźć, bo są spadki terenów, bo są takie nachylenia i brakuje tej ziemi, także możemy ją sobie wykorzystać, a tutaj za pół darmo, bo mi tam przywozili też panowie. Jeździli po prostu po wiosce i pytali się, czy ktoś nie potrzebuje gruzu. I trzy wywrotki gruzu mi za darmo przywieźli. Po prostu wjechała wywrotka, wysypała 20 ton i ja sobie miałem na utwardzenie powierzchni właśnie materiał taki za darmo. Później jak już będziemy robili docelowe utwardzenie, no to możemy sobie wtedy na ten gruz już nasypać lepszy kamień, czyli jakiś bazalt, jakieś kruszywo betonowe, takie co już jest twardsze, bo wiadomo cegłówka to się lasuje z czasem, to nie polecałbym jej pod kostkę od razu, ale jako taką mocniejszą podbudowę jak najbardziej. Kamień, później już pod kostkę, wiadomo, podsypka, piach i kostka, nie? Także fajnie by było zrobić takie coś. Bo mało ludzi o tym mówi, mało kto to robi, a widać, że na tych budowach jest naprawdę błoto i przez to też gorzej się robi. Takie jest moje zdanie i myślę, że jest to jakieś uzasadnienie, no bo tutaj widzę sam po sobie, jak robiłem i nauczyłem się tego, można powiedzieć, bo to też nie wiedziałem tego od razu, tylko budując ten warsztat tam.
Zacząłem budowę we wrześniu. To jest warsztat, tam nie jest budynek mieszkalny, także tam szybko szło, bo nie było ocieplonej ściany fundamentowej. Także szybciutko i przyszedł grudzień, listopad, grudzień, ściany murowałem. No i zaczynałem murować, nie murować, tylko szalować pod wieniec. No i musiałem stanąć z budową. Musiałem stanąć z budową i utwardzać teren, bo tutaj tak ona wprost, patrząc 4 metry, tutaj od tych wiat miałem utwardzone też gruzem, a powierzchu bazaltem. Tak z tamtej strony, gdzie tam jest ten ciemniejszy beton, po prostu była ziemia i mokro było, bo było temperatura plusowa, można było na budowie robić, no ale przez to było strasznie mokro, błoto, no i też nie szło przejść w gumowcach, trzeba było iść na budowę, no to denerwujące jest, delikatnie mówiąc. Także stwierdziłem, że utwardzam tutaj teren przed budową, żeby można było dalej robić. No i dłużej przez to budowa też trwała, no ale coś za coś. Gdybym to zrobił wcześniej, no to bym to robił w lepszych warunkach, bo tak to musiałem to błoto wyciągać i wybierać, żeby to wymienić na jakieś kruszywo. A tutaj już to zrobiłem wcześniej, wtedy, kiedy nie mogłem dalej kontynuować prac na budowie, bo robiłem to utwardzenie jakoś w styczniu, w lutym jakoś tak ten gruz przywoziłem tutaj. Nie mogłem nic robić na budowie, bo byliśmy przygotowani do chudziaka, lania na poziomie 0, ale nie można było wylać, no bo pogoda nie pozwalała, albo były jakieś tam przymrozki takie, że strach było lać, albo jak było znowu cieplej, no to nie można było wjechać. Tutaj też widzicie, jaka jest droga dojazdowa, bo tędy tutaj tego drewna nie było, dojeżdżały gruszki, tam jest taki większy przepływ, bo tu by się nie zmieściły i tu jest, kamera tego nie pokazuje, ale jest dość wysoko, bo tak między tutaj, gdzie ja stoję, a tam, gdzie droga, to jest około 2 metry różnicy w poziomie, także tu pod górę musieli wjechać i za mokro po prostu było, jest glina, nie puszcza tej wody, ślizgają się koła, nawet nie chcieliśmy, nie zamawiałem gruszki, bo by nie wjechała, a musiałbym za ten beton zapłacić. Także tutaj nie mogłem nic robić na budowie, a można było właśnie utwardzić ten teren i tu nawet nie korytowałem za bardzo, bo tu jest tak nisko, że dosypałem na wierzch, tam delikatnie tylko tu wykorytowałem, bo tu jest tak, żeby równo było do drogi. Będę dosypywał, jak będę robił kolejny kamień, granit będziemy sypać, jakieś tam obrzeża zrobię, no i tak będzie na razie przez dłuższy czas, bo no nie będzie nas stać na pewno na kostkę, bo chcemy się wprowadzić do domu, a kostka to wiadomo, że to już jest luksus. Także później, w późniejszym czasie utwardzimy to granitem, tak jak to jest tutaj, bo tutaj też robiłem drogę w tym roku. Bo tutaj też droga była taka polna, po prostu ziemia. Jak jest sucho, to spoko. Można było jechać, przejechać nawet autem czy ciągnikiem i było fajnie. Ale w okresie właśnie zimowym, jesienno-zimowym, to tutaj był dramat, bo glina, nie można było w ogóle autem wjechać, stanąć, wyjść z auta. No dramat, 2 lata się męczyłem, też budowa nie trwa tyle. Ale nawet jak tutaj do rodziców się przyjeżdżało, no to czy ktoś przyjeżdżał, czy chciało się zatrzymać na chwilę, no to nie było jak zatrzymać, nie było jak stanąć. Także w tym roku postanowiłem, że koniecznie tutaj wybieram tą ziemię i też na spód gruz. Jeszcze miałem gruz, też ktoś mi tam przywiózł, już nie pamiętam, z wioski. Ktoś też coś tam robił i pytał się, czy nie chce gruzu, przywiózł mi. I tak leżał tam z tyłu na naszej działce. Wybrałem, przywiozłem gruz, też stopą właśnie ubiłem i dosypałem tego granitu. Wywrotkę zamówiłem, tam mam jakieś zdjęcia, wrzucę, zobaczycie jak to wyglądało. I rozsypałem, ubiłem, tam zostało mi jeszcze trochę, bo chcemy tą drogę zrobić do końca, tutaj do końca ogrodzenia. No tutaj tak to właśnie było, ziemia, błoto, no nie szło przejechać, no ciągnikiem szło, ale mokro i brudno i naprawdę no niefajnie, delikatnie mówiąc. Także w tym roku jeszcze tutaj ten kawałek będę chciał zrobić, zobaczymy jak nam czas pozwoli, ale widzicie, błoto jest straszne i uciążliwe jest to błoto, a tak to tutaj zrobimy sobie dotąd, przynajmniej na razie planujemy, tu nam trochę tego kamienia zostało.
Także domówię sobie, żeby mi starczyło i dotąd będę chciał wysypać. Tutaj będziemy chcieli mieć kompostownik. No i będziemy robić sobie ogród tutaj, no to też będzie fajnie, że będziemy mogli sobie dojechać tutaj jakiś tam murek oporowy, tak jak tam jest, bo tu jest skarpa duża, to tu murek oporowy z kostki granitowej będę robił i będzie ładna droga tam do naszego sadu, bo tamta nasza działka się ciągnie jeszcze kawałek dalej, tu nasze uprawy będą. No, już nie będę tam dalej szedł pokazywał, to już w innym materiale. Także droga dojazdowa do budowy, moim zdaniem bardzo ważna kwestia. Dziękuję za uwagę, zapraszam do komentowania, subskrybowania i do następnego razu.